hit drugiej ligi za nami, Radomia Kraków 0-0. I po tym spotkaniu rozmawiamy, przynajmniej w moim odczuciu, z jednym z najlepszych zawodników Radomiaka w dzisiejszym spotkaniu, z Kamilem Cupriakiem. Cześć Kamil, powiedz, jak odbierasz to spotkanie? Włożyliście mnóstwo serca w dzisiejszy mecz. Szkoda, że nie udało się tej bramki strzelić. No tak, na pewno włożyliśmy dużo serca, daliśmy z siebie wszystko w tym meczu. Chcieliśmy bardzo wygrać to spotkanie. Brakowało tej kropki na i, bo mieliśmy swoje sytuacje. No musimy zacząć strzelać bramki z gry, bo to jest najważniejsze. Jak nie będziemy strzelać bramek, to nie będziemy wygrywać, wiadomo, tak? No ale co, no nie udało się, nie można wygrać, trzeba zremisować, tak? Rywal przyjechał bardzo mocny, widać było szczególnie w pierwszej połowie, grali piłką, my więcej w pierwszej połowie biegaliśmy. W drugiej połowie my przejęliśmy bardziej inicjatywę, mieliśmy swoje sytuacje, nie udało się, no trudno, teraz już się skupiamy na Polonii Bytom. Zapytam cię tak, zabrakło dzisiaj tej bramki do pełnego szczęścia, natomiast chyba można powiedzieć, że my jesteśmy szczęśliwi po tym meczu, bo wreszcie zagraliście taką piłkę, jakiej myślę wszyscy oczekujemy, i kibice, i wy jako piłkarze. Trener Werner Liczka mówi, najlepszy wasz mecz rozegrany wiosną, chyba trzeba się zgodzić. No na pewno był to najlepszy mecz, no ale my nie jesteśmy zadowoleni, bo chcieliśmy wygrać. Wiemy, jaka jest nasza sytuacja w tej chwili, jest bardzo ciężka, tak, tutaj, no, znaczy jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, na czwartym miejscu, i no, chcieliśmy bardzo wygrać to spotkanie, no ale brakło po prostu czegoś, no i trzeba teraz trenować cały tydzień i jechać do Bytomia i za wszelką cenę wywalczyć 3 punkty. Dzięki, Kamil. Radomiaka od lat wspiera Mirosław Hernik, właściciel hurtowni Mirax. Sponsor relacji. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka. Na mecz zaprasza prezydent miasta Radomia, Radosław Witkowski. Radom, siła w precyzji.